poprzednie dwie części były skupione na Krzyśku i jego rodzinie. Jednakże lata 80., 90. i okres do 2006 roku nie jest już taką płynną, wartką opowieścią w przypadku rodziny Kononowiczów, a raczej mamy takie pojedyncze, wyrywkowe daty z wydarzeniami co kilka lat. Dlatego też w najbliższych częściach skupimy się mocniej na innych bohaterach uniwersum, aby zgodnie z kalendarium iść do przodu. Wróćmy na chwilę do roku 1975. 20-letni Tomasz Baranowski rozpoczyna nauki filozoficzne w klasztorze, konkretnie w Zgromadzeniu Księży Marianów. Nowicjat odbywa w Kielcach. Jakie były najważniejsze momenty w pańskim życiu? Najważniejszym momentem to chyba było wstąpienie do klasztoru. Właściwie nie byłem tam, nie odczuwałem powołania, ale zostałem ukierunkowany przez wielką postać księdza profesora Witolda Pietkuna, nieżyjącego oczywiście już. Także to bardzo mile wspominam ten pobyt. No i często wracam do tamtych czasów dzieciństwa i przez tej młodości. Ksiądz profesor Witold Pietkun był faktycznie niezwykłą postacią. Kształcił się jeszcze u przedwojennych wybitnych nauczycieli, ale nie było to łatwe, bo życie nie oszczędzało go ani trochę. Jego ojciec bardzo szybko zmarł, zostawiając utrzymanie 6-osobowej rodziny na barkach matki, która też niebawem odeszła. Nastoletni Witold po tych ciosach nie poddał się i walczył o swoje wykształcenie, m.in. dorabiając sobie na korepetycjach. Udało mu się skończyć studia teologiczne dzięki państwowemu sanacyjnemu zwrotnemu stypendium. Podczas wojny i okupacji został umieszczony w takim nieformalnym więzieniu dla księży, z którego udało mu się uciec. Ukrywał się, a jednocześnie aktywnie angażował w ratowanie Żydów i rosyjskich dzieci wywożonych do obozów koncentracyjnych. Na przełomie lat 1944-45 przejściowo znalazł się w obozie, z którego wyszedł wraz z nadejściem Sowietów, których zawitanie wcale nie zwiastowało odwrócenia złego losu. Nie wyszczególniono, jak on, inni księża i zwykli ludzie zostali potraktowani przez krasnoarmiejców podczas wyzwalania, ale podsumowano to jako momenty dramatyczne, więc można sobie wyobrazić, co się działo. Po kwietniu 1945 roku trafia do Białegostoku, gdzie w swoich kazaniach podnosi na duchu wiernych, zwłaszcza repatriantów, i demaskował przy okazji posunięcia komunistycznych władz. Represje w różnym stopniu dotykały Witolda Pietkuna, kilkukrotnie wracał do więzienia z wyrokami dwuletnimi, półtoraletnimi. To właśnie pod wpływem jego postaci pan Tomasz skierował swoje kroki ku kapłaństwu. 1976 rok. Pan Tomasz kontynuuje studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w ramach formacji. Najbardziej pasjonuje go filozofia egzystencjalizmu wraz ze swoimi wybitnymi przedstawicielami jak Kierkegaard, ale również zwraca się ku mistyce. Czy wiąże się pan z jakimś konkretnym nurtem filozoficznym? Raczej nie. Raczej specjalnie nie. Może kiedyś to w młodości, jak zaczynałem, mistyka. Dobrze. Ale to obecnie specjalnie nie. Ja już nie wracam do tego. To już zamknięty rozdział w moim życiu. Rozumiem. A czy z tego rozdziału, który w tej chwili jest już zamknięty, czy miał pan wtedy jakichś swoich konkretnych ulubionych filozofów? No. Miałem to. To był głównie egzystencjalizm. Oczywiście chrześcijański. Więc tam Newman, Kierkegaard. Ale również otarłem się z tym egzystencjalizmem Jeana Paula Sartre.
1981 rok. Prawdopodobnie wtedy 26-letni Tomasz Baranowski kończy nauki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze stopniem magistra. W dzisiejszych czasach możliwe, że nie robi to na nas zbyt dużego wrażenia, ale przypomnijmy tylko, że mówimy o okresie, w którym 3/4 kraju nie miało nawet matury. Pomimo formacji i wnikliwej nauki na KUL-u, nie czuję jednak powołania i nie chcę zostać księdzem. 81 rok to również najprawdopodobniej okres ukończenia przez Krzysztofa Konowicza zasadniczej szkoły zawodowej na profilu kierowca mechanik. Rok 1982. 27-letni pan Tomasz zostaje w szkole podstawowej nauczycielem. Są lata 80., tkwimy w głębokiej komunie, w kraju trwa stan wojenny. Młody magister filozofii dostaje do prowadzenia zajęcia z zakresu wychowania fizycznego. Najpierw w szkole w Bogdankach, a rok później w Tykocinie. W 1984 roku jako nauczyciel trafi do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku. Nie jestem pewien tej daty, ale wydaje mi się, że również w 1982 roku Krzysztof Kononowicz odbywa zasadniczą służbę wojskową w jednostce w Orzyszu. Służył tam jako kierowca. W 1986 roku Jan Euborodo ukończył szkołę podstawową. Na przełomie lat 1982-1993 Krzysztof Kononowicz zajmuje się różnymi pracami. Między innymi był kierowcą w firmie Transmecz, sprzątał w Urzędzie Miejskim Białego Stoku, podobno kierował autobusem MPK Białystok, chociaż tu akurat nie jestem do końca przekonany, bo jak wcześniej mówiłem w jednym z porannych, z jednej strony nie mam pewności, czy faktycznie posiada uprawnienia do kierowania autobusem, z drugiej strony absolutnie też nie mam pojęcia, czy w tamtych czasach takie uprawnienia w ogóle były potrzebne. Był palaczem w powszechnej spółdzielni spożywców PSS Społem, czyli w dzisiejszym osławionym Zodiaku. Pracował również na posadzie palacza w szkole podstawowej. Nie wiem do końca której. Według absolwentów i niektórych wypowiedzi Meksyka podkradał węgiel, za co go wyrzucili z posady. Sam zainteresowany natomiast mówił o konflikcie z woźnym, którego eskalacją było dojście do rękoczynów, gdzie to Krzysiek był stroną atakującą i inicjującą bójkę i za to stracił pracę. Dzisiejszy materiał krótszy od wcześniejszych, ale jest to świadoma decyzja. To znaczy, tworząc Kronikę Zero, przede wszystkim muszę dobrać do każdego odcinka odpowiednio ramy czasowe, aby miał on jeden wyraźny motyw przewodni i ewentualnie jakieś pojedyncze poboczne. Kolejny odcinek, który już za tydzień, jest chyba jednym z najbardziej wyczekiwanych, o który tak wiele pytaliście i prosiliście, będzie to odcinek o przeszłości Wojciecha Suchodolskiego. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. Już zaraz będzie oddany Zodiak i bar blisko ciebie. Parę kroczków od ciebie. Ja opowiem o jednym człowieku, którego znam. Jego tata, mama już nie żyje. Nie wiem, czy on żyje. On się nazywał się Jan W. Jego tata, ja paliłem w PSS-ie, palaczem. I on, jego syn, tego taty, syn, Jan W., on będzie słyszeć, jak jeszcze żyje ten Jan W. Co on wyrabiał? Tak jak ty wyrabiasz, a jeszcze gorzej wyrabiał. Jego i karetki zabierali, bo chodził, spuszczał spodnie na przystanku i pokazywał przyrodzenie. To jest nie kłamstwo, to jest prawdziwe opowiadanie. A ja raz miałem dyżur w PSS-ie kotłowni tutaj tego Jana W., tata, już lata miał, on był profesorem, ale latał za synem jak kobieta. I ja dyżur mam. Kogo nasłał? Milicję, bo jeszcze milicja była wtedy. Milicja. Już noc, godzina 22.
Ja za 21, przepraszam, 21 zamknięty w pracy na klucz, bo byli dwoje drzwi. To dwoje drzwi zamknąłem się na klucz i co? Pukają, stukają. Otwórz, panie Koronowicz. Ja mówię, kto tam? Milicja. Ja mówię, proszę legitymację pokazać do okna. Pokazali, ja otworzyłem jeden drzwi. Panie Koronowicz, tego pana, synu pana jest w kotłowni. Ja mówię, a gdzie on? Panowie, za kotłem. Za kotłami, bo dwa kotły były. Przepraszam. Ja mówię, to proszę szukać. Zajecie, zabierajcie. Zaleźli tam, a tam wanna z wodą stała do pukania butelek. Pytają się, a co to? A mówię, wanna, a do czego ona służy? A stoi wanna, tak o sobie postawiłem, z domu przyniosłem. Raz idzie mama z ludźmi do kościoła, a on z domu wyszedł, na swoim podwórku spuścił piany jak bela, ten Jan był, piany jak bela, spuścił spodnie, a ta jedna kobieta mówi, panie Leonardo, a co ten pan tak spuścił spodnie? A mama moja odpowiada, a to taki człowiek chory. Tak, to cała prawda. Tak samo i ty, Meksykano, jak przychodziłeś do nas, do mnie, do majora, to nie miałeś nawet papierosów. Dzisiaj spotkałem przy Carrefourze człowieka, który razem ze mną pracował w PSS-ie. Wydawał, był magazynierem na Hetmanski. Był magazynierem, wydawał ubrania, środki chemiczne i tak dalej. Ubrania, szczotki, proszki, ręczniki i tak dalej. Bardzo dobrze się rozmawiało z nim. Później spotkałem kierownika z Polmozbytu, który mieścił się na Armii Wojska Polskiego, który wiele razy tam naprawiałem Lublin. Korzystałem z kanału, a tam kanałów nie ma, rampy. Z ramp, z podnośników. Bardzo dobry kierownik. Tu jest kierownica, to jest maska. O, to jest książka kierowcy. To jest kluczyki. Od tego, tam kluczyk jeden siedzi. To jest od kasowników. Było, ale nie ma kasowników. Kasowniki pozabierali. O, zegarek nawet jeszcze jest. Widzisz pan? O, tu deskę się stawiało. O, gdzie się jechało. Tam ja siedziałem zawsze. Tego co wiem, to pan to prowadził kiedyś. Co? Prowadził pan taki autobus. O, tu jest, o, widzisz pan? Pięsetkę pisze. Dwie gaśnicy musiało być. Do czego służy? Hamulec. Co? Hamulec. Ręczny. Aha. O, ten do czego to służy? Pojęcie zielonego nie mam. Do gaszenia silnika. Do gaszenia silnika. Proszę bardzo. Pan to się zna. A to? Kierunkowskazy przyłączasz. Tak. Ja wiele lat o takimi samochodami, o, jak teraz to, jesteśmy w autobusie. O, to mój był zmiennik. To mój zmiennik był w KPKM-ie. Razem MPK jeszcze MPK, był. MPK. MPK było. No. To mój zmiennik. A teraz jeździ na 500 bez przerwy. No. Wesela. No, przyważnie na weselach. Na weselach bez przerwy biorą, tak? No, dzisiaj też wesela. Tutaj? U nas? No, no. Tutaj. I ile ty robisz? No, jedam. Od godziny płacą, nie? Ja wiem. A ile na godzinę masz? 20 zł. Mało. Pochodzenia jestem rodowitym Białostoczaninem. Urodziłem się w tymże mieście dokładnie 5 maja 1958 roku. Z zawodu jestem nauczycielem. Z kształcenia jestem filozofem, a z zawodu nauczycielem. Czy to prawda, że ukończył pan Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL?
No prawdą jest, że ukończyłem, zaczynałem oczywiście swoje nauki w klasztorze. Czy Nietzsche miał rację mówiąc, Bóg umarł? God is dead? Czy Nietzsche miał rację? Tak myślał, więc tak powiedział, a czy miał rację? Ja w którymś z wierszy piszę, bo ja szanuję każdą religię. Każdą religię, oczywiście związany jestem z wiarą rzymskokatolickiem, z kościołem rzymskokatolickim, ale szanuję każdą religię, jaka jest na świecie, wyznanie czy religię, nie zajmując stanowiska. Słynne pytanie, które dręczy wielu internautów. Czy Bóg może stworzyć tak ciężki kamień, którego nie będzie mógł podnieść? Pytanie internautów. No Bóg jest wszechmocny, więc wszystko może. Cóż ja powiem? Jest wszechmocny, więc może wszystko. Ale czy właśnie tutaj wszechmoc nie wyklucza się wzajemnie? Podnieść kamień, którego... Czy Bóg może stworzyć tak ciężki kamień, którego sam nie będzie w stanie podnieść? Więc powiedziałem, no to wyklucza wszechmoc.